Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie temat, o który dużo osób ostatnio mnie pyta. Właściwie pytacie mnie przez cały czas o ten temat, czyli temat przebarwień. Ponieważ tak jak wiecie, sama się z tym borykam i jest to taki główny problem mojej skóry. W dzisiejszym odcinku mam po prostu dużo kosmetyków, których jeszcze nie widziałyście. Są to kosmetyki, których używam ostatnio, które niesamowicie dobrze mi służą ze względu na to, jaki mają skład i ze względu na to, jaką mają wysoką jakość. Też opowiem Wam na końcu tego filmu o filtrach, jakich obecnie używam, dlatego że też o to mnie pytacie. To nie jest łatwy film do nagrania, bo to jest też bardzo trudny temat. Gdyby to, słuchajcie, było łatwe pozbycie się przebarwień i jeden cudowny kosmetyk, który po prostu załatwi nam wszystko, czyli nie będziecie miały przebarwień właściwie od razu, to by był cud i myślę, że tutaj kliniki dermatologiczne i lekarze nie musieliby pracować nad nowymi zabiegami, a marki kosmetyczne nie musiałyby wciąż produkować nowych kosmetyków na przebarwienia. Bo tak naprawdę jest to bardzo złożony problem, jeżeli chodzi o skórę. I po prostu nie jest łatwo przebarwień się pozbyć. Ja jestem tego przykładem. Wprawdzie tak świadomie zaczęłam się nimi zajmować dopiero od kilku lat. Troszkę wcześniej niż prowadzę kanał, ale myślę, że w tym momencie mogę to śmiało powiedzieć. W tym roku mam najlepsze kosmetyki, jeżeli chodzi o przebarwienia. I też wiem coraz więcej, w związku z tym wyraźnie widzę, że moje przebarwienia się rozjaśniają. I tutaj jest parę kosmetyków, które dzisiaj chciałam Wam polecić, które uważam, że są świetne. Będą to kosmetyki w bardzo różnych cenach. Też troszkę wytłumaczę Wam, dlaczego niektóre kosztują dużo więcej niż inne. Niestety też z przebarwieniami jest tak, że zaczynamy się nimi martwić, jak już je mamy. Zwyczajnie przyjeżdżamy z wakacji albo nagle widzimy, że pod naszymi oczami, nad naszą górną wargą albo na policzkach nagle zaczynają pojawiać się brązowe lub też szare plamy. Są coraz ciemniejsze, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Właściwie nic nie pomaga. I tutaj też na początku tego filmu chcę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o przebarwienia, to jest to tak skomplikowany problem, jeżeli chodzi o dbanie o skórę. Oczywiście uważam, że w 100% można się ich pozbyć, tylko trzeba być bardzo, ale to bardzo cierpliwym. I też powiem Wam dzisiaj, po jakim czasie należy spodziewać się efektów, jeżeli chodzi o kosmetyki, które stosujemy, bo też myślę, że większość z nas nie jest świadomych, że kosmetyki po prostu nie działają od razu, że rzadko który składnik kosmetyczny działa natychmiast. Jest niewiele takich składników aktywnych, które działają natychmiast. Na wszystkie efekty, jeżeli chodzi o przebarwienia, jeżeli chodzi o wygładzenie skóry, jeżeli chodzi o ujędrnienie, po prostu trzeba poczekać. I nie wiem, czy wiecie, że są dwa typy przebarwień. Są przebarwienia, które są bardzo płytko umiejscowione w skórze, czyli przebarwienia naskórkowe. I jeżeli na przykład ktoś mi pisze, że odkrył cudowne serum i że to serum zadziałało po dosłownie 2 tygodniach, to znaczy, że to było bardzo płytkie przebarwienie. Bo jeżeli przebarwienia takie jak melazma na przykład u mnie są umiejscowione w skórze właściwej, to niestety bardzo ciężko jest tamtąd wygonić. I kiedyś właśnie jak byłam na konsultacji pani dr Klebus, to powiedziała mi, że jeżeli mamy głębokie przebarwienia właśnie w skórze właściwej, to tam również jest uszkodzony już kolagen. I teraz właściwie mamy też najlepszy czas, żeby zacząć kurację na przebarwienia, ale również wszystkie intensywniejsze kuracje odmładzające. A ponieważ na przykład i kwasy, i retinol doskonale wpływają na przebarwienia i również na starzenie się skóry ogólnie, to teraz jest świetny czas, żeby właściwie działać na bardzo różne rzeczy, a jeżeli macie przebarwienia, to szczególnie właśnie dobrze jest zacząć intensywniejsze kuracje albo też wprowadzanie takich intensywniejszych składników do pielęgnacji. O czym jest dobrze pamiętać przez cały rok, o czym ja bardzo często Wam powtarzam, to są antyoksydanty. Nie antyoksydanty takie na przykład jak witamina C, której niektórzy się bardzo boją. Uważają, że latem będą mieli jakieś podrażnienie skóry, jeżeli będą używali witaminy C. To akurat jest właśnie jeden z mitów kosmetycznych. Witamina C akurat wpływa doskonale na rozjaśnienie skóry, na sprężystość, właśnie na odbudowę kolagenu, ale również wpływa doskonale na przebarwienia. One się wyraźnie wtedy rozjaśniają. Natomiast witamina C też doskonale wpływa na działanie Waszych filtrów, po prostu wzmacnia Wam ochronę przeciwsłoneczną. Także nie bójcie się witaminy C używać na dzień przez cały rok. To jest coś takiego, co stosuję po prostu zawsze. Bardzo lubię witaminę C, jest to jeden z moich ukochanych składników aktywnych. Jest to dla mnie taki filar pielęgnacyjny. I tu może przypomnę Wam, którego akurat teraz serum używam. Ci w ogóle kosmetyków z tej marki będzie trochę więcej. Jest to kuracja przeciwzmarszczkowa, nawilżenie i rozświetlenie właśnie z Basic Lab. To jest akurat moja ulubiona witamina C, dlatego że ona dodatkowo jest jeszcze połączona tutaj z kwasem ferulowym, o którym też warto pamiętać, jeżeli chodzi o działanie antyoksydacyjne. I te dwa składniki, kwas ferulowy i witamina C, właśnie działają świetnie w parze. Warto pamiętać, że świetnie znaleźć kosmetyk, w którym one są połączone.
I bardzo często marki kosmetyczne właśnie łączą kwas ferulowy i witaminę C. I tutaj jest tego taki doskonały przykład. I też od razu wszystkie osoby, które nie widziały mojego filmu ze wszystkimi serami, jeżeli chodzi o Basic Lab, o witaminę C, to zapraszam do tego filmu, dlatego że wiem też, że być może nie każdy typ skóry dobrze toleruje właśnie witaminę C w postaci kwasu askorbinowego. I tutaj właśnie jest ten problem, którym wszyscy mówią, że witamina C może podrażniać. Tak, jeżeli macie skórę odporną na kwas askorbinowy, to absolutnie nic tutaj się nie wydarzy, ale jeżeli macie skórę bardzo wrażliwą i źle ten kwas tolerujecie, to są też takie formy witaminy C, które są po prostu w formie olejowej. I w tamtym filmie również je pokazuję, także myślę, że warto do tamtego filmu zajrzeć. I teraz powiem Wam właśnie, jak działają składniki kosmetyczne, jak działają składniki aktywne i kiedy należy spodziewać się dobrych rezultatów, jeżeli chodzi o ich działanie, bo to też jest bardzo ciekawe. Kwasy złuszczające, kwasy AHA 22 tygodnie, kwasy BHA 2 do 12 tygodni. Po prostu wszystko zależy od tego, jaki macie typ skóry, jak głęboko się skóra musi złuszczyć, ile tego złuszczania potrzebujecie i oczywiście jakie jest stężenie kwasu. Ja tutaj mówię bardziej o kosmetykach na co dzień, nie o kosmetykach, które po prostu mają takie bardzo wysokie stężenia gabinetowe. Dlatego warto właśnie chodzić też na zabiegi. Niacinamid 5% lub więcej, około 4 tygodnie. To wcale nie jest tak długo, prawda? Witamina C około 6 tygodni. Retinol 24 tygodnie, natomiast do roku macie pełen efekt, jeżeli chodzi o działanie retinolu i tutaj chodzi właśnie o nabudowywanie kolagenu w skórze, czyli po prostu wtedy widać dopiero efekt ujędrnienia i wygładzenie na przykład bardzo głębokich zmarszczek i bruzd. I też powiem Wam, że nigdy nie słyszałam po prostu o powiązaniu melazmy ze światłem widzialnym, czy też światłem promieniującym z naszych monitorów, z naszych komórek. Po prostu to niesamowicie pobudza melanocyty do pracy, i dzięki temu pojawiają się nowe przebarwienia. Także oprócz tego, że po prostu prewencja przeciwko przebarwieniom powinna być całoroczna, zdecydowanie, bo cały rok, słuchajcie, mamy nasłonecznienie, ono jest silniejsze, ono jest słabsze, ale jednak cały rok powinniśmy używać filtrów. Oczywiście tutaj nie mówię, żeby całkowicie oszaleć i smarować się 50 w pochmurny dzień, gdzie nie wychodzicie i również nie siadacie przed komputerem. To absolutnie myślę, że nie będzie potrzebne, ale na przykład jeżeli zaczynam pracować w domu, tak jak dzisiaj i wiem, że będę dla Was montować ten film i zajmie mi to kilka ładnych godzin, to po prostu filtr UVA, UVB i właśnie na światło widzialne, na światło podczerwone jest po prostu dla mnie niezbędny i o takich filtrach też dzisiaj będę mówić. Oczywiście jeżeli to jest Wasz główny problem na skórze, to pamiętajcie, że możecie prowadzić tak zwaną kompleksową pielęgnację, czyli możecie używać nie tylko kosmetyków, o których dzisiaj będę mówiła, bo są takie dla mnie po prostu kluczowe kosmetyki, których każdy może używać, jeżeli borykacie się z przebarwieniami, ale możecie wprowadzić po prostu te składniki aktywne również na przykład do Waszej esencji. Esencje koreańskie są świetne, jeżeli chodzi o przebarwienia, dlatego że z reguły Koreańczycy dodają do praktycznie całych linii pielęgnacyjnych składniki rozjaśniające. Ostatnio pokazywałam Wam na przykład Shangpri, ale też esencja Misha działa w ten sposób. Bardzo często w kosmetykach koreańskich pojawia się arbutyna, mączennica lekarska, ale na przykład też lukrecja, wyciągi na przykład z białych kwiatów, które też rozjaśniają skórę i na przykład niacinamid jest takim też ukochanym składnikiem, jeżeli chodzi właśnie o rozjaśnienie przebarwień. I dla mnie takim moim ukochanym składnikiem aktywnym, jeżeli chodzi o przebarwienia, są oczywiście kwasy. Tak jak wiecie, ja kocham kwasy. Kwasy stosuję cały rok, nie odpuszczam po prostu, nawet jeżeli jest lato, chyba że jest bardzo intensywne słońce. Też zrobiłam taki film o tonikach z kwasami. Po prostu jeżeli dopiero zaczynacie robić kwasy, to warto jest je po prostu delikatnie wprowadzać w skórę. Zresztą każdy składnik aktywny warto jest po prostu wprowadzać dosyć powoli, dlatego że jeżeli skóra nie jest przyzwyczajona do takich składników, to może zareagować zwyczajnie jakimiś podrażnieniami. Tutaj te toniki, które tam pokazywałam, to są takie toniki do użytku codziennego. I są tam różne rodzaje, różne połączenia kwasów. Macie tam kwasy po prostu, które będą dobre do skóry tłustej, która się zanieczyszcza. Będą tam toniki do skóry bardzo suchej. Będą tam toniki na przykład do skóry dojrzałej, czy też mieszanej. Także tam po prostu macie takie delikatne toniki z kwasami, które możecie stosować cały rok. Ale są rodzaje kwasów, które bardzo dobrze działają na przebarwienia. I jakie są to kwasy? Jest to na przykład kwas kojowy, kwas azeloinowy, kwas fitowy, jeszcze kwas tranexamowy, o którym dzisiaj też będę mówiła, bo to jest zupełnie dla mnie nowy kwas, który dopiero się pojawił w mojej pielęgnacji, a on szczególnie jest polecany właśnie na melazmy.
Także myślę, że tutaj jest z czego wybierać. I też oprócz tego, że będziecie miały rozjaśnienie przebarwień, będziecie miały też oczywiście pięknie wygładzony naskórek. Skóra się będzie odmładzała podczas używania kwasów. Wyraźnie zobaczycie, że pory będą zwężone. Też czasami dostaję takie informacje od Was, że na przykład makijaż się nie utrzymuje, że moja skóra jest oleista, że mam rozszerzone pory. To jaki mam kupić podkład? Ja wtedy mówię, słuchaj, może zacznij najpierw od pielęgnacji, zacznij od kwasów. Kup sobie na przykład retinol na zimę i wtedy zobaczysz, jak bardzo Twoja skóra się zmieni. Kolejnym składnikiem, który jest szczególnie polecany na przebarwienie na skórze, jest retinol. Tutaj, jeżeli chodzi o retinol, też dostaję ostatnio bardzo dużo pytań, jaki retinol, kiedy, co i jak. Słuchajcie, no tutaj musiałabym zrobić oddzielny film, jeżeli chodzi o retinol, dlatego że ja co roku staram się opowiedzieć Wam o retinolu, który stosuję. Pamiętacie, rok temu robiłam film z retinolem Dr. Chlebus, który bardzo lubię, ale w tym roku mam już zupełnie nowe retinole. I myślę, że to jest też tak, że po prostu jestem ciekawa też nowych produktów, ale tamten zdecydowanie mogę Wam polecić, bo tam jest 0,1% czystego retinolu. Natomiast jak to jest z retinolem, tak jak mówiłam, i z kwasami, to jest to, żeby wprowadzać wszystko po prostu bardzo powoli, żeby skórę do tego przyzwyczaić, czyli zacząć od jednego na przykład razu w tygodniu, jeżeli nigdy tego nie robiłyście, potem zwiększyć dawkę do 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu i tak dalej. Skóra, kiedy już po prostu się przyzwyczai do retinolu, być może będziecie mogły stosować go codziennie. Ja na przykład mam tak cienką skórę, że dla mnie retinol po prostu stosowany codziennie jest zupełnie niepotrzebny. Ja stosuję go około 3 razy w tygodniu i to u mnie zupełnie wystarczy. I też często dostaję od Was pytania, czy można łączyć kwasy z retinolem. Można, ale trzeba to robić niesamowicie mądrze i niesamowicie delikatne. Ja akurat jestem przykładem tego, że można to robić, natomiast ja naprawdę muszę na to bardzo uważać, dlatego że łatwo jest doprowadzić do podrażnień. Dlatego że i retinol w tym początkowym okresie, kiedy go stosujemy, i kwasy po prostu działają bardzo intensywnie na skórę złuszczającą. I możemy w ten sposób doprowadzić do podrażnienia na przykład, a później do jeszcze głębszych przebarwień, bo na przykład niewłaściwie nałożymy filtr. Także myślę, że nie radzę ryzykować, jeżeli nie macie doświadczenia. Zwyczajnie zdecydujcie się być może na jeden kosmetyk na początek, chociaż dzisiaj będę miała takie kosmetyki, które myślę, że ucieszą osoby, które chcą się pozbyć przebarwień, natomiast chcą mieć jeden kosmetyk i nie chcą prowadzić jakiejś bardzo skomplikowanej kuracji. Ja myślę, że jeżeli chodzi o takie słowo wstępu dzisiaj do tego filmu, które było niesamowicie długie, to byłoby wszystko, dlatego że będę teraz omawiała kosmetyki i po prostu one jakby pokażą Wam, w jaki sposób tą pielęgnację prowadzić. I chciałam się skupić głównie na kosmetykach, które po prostu na przebarwienia działają świetnie, które są do nich przeznaczone, ale będę też niektóre kosmetyki po prostu Wam tylko szybko przypominać. Także jeżeli wytrwałyście tą pierwszą część filmu, to teraz przejdziemy już do produktów pielęgnacyjnych. Nie wiem, czy pamiętacie, jak bardzo byłam zachwycona akurat tym serum. To jest serum znowu Basic Lab. Serum zmniejszające niedoskonałości. To jest serum z niacinamidem 10%, prebiotykiem 5%, kompleksem peptydowym 2% i filtratem z wody ryżowej. Nazywa się ono redukcja i zwężenie. Tak jak Wam mówiłam, ja tego serum używałam na przebarwienia. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu nie wiedziałam, że za chwilę Basic Lab stworzy taką nowość, że jak ją zobaczyłam po prostu na Instagramie, to naprawdę aż zapiszczałam z radości, bo następny kosmetyk, który Wam pokażę, jest stworzony specjalnie na przebarwienia i mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to najlepsze zdecydowanie serum na rynku kosmetycznym polskim, przynajmniej na rozjaśnienie przebarwień, jeżeli chodzi o skład. Być może nawet też, jeżeli kupujecie jakieś zaawansowane sera innych marek, to nie wiem, czy spotkałam się akurat z takim składem. Bardzo mi się ten skład podoba, także całkowicie ufam, że to serum po prostu będzie działało, bo nie widzę tutaj możliwości, żeby mogłoby się wydarzyć inaczej. Jest to serum właśnie redukujące przebarwienia z 10% kompleksem. Tu jest kwas azaleinowy plus glicyna, 3% kwas tranexamowy oraz 2% alfa-arbutyna. I tu jest ograniczenie i rozjaśnienie właśnie przebarwień. Także jeżeli szukałyście jakiegoś kosmetyku na różne rodzaje przebarwień, to ono będzie świetne i na przebarwienia właśnie te, które są płytkie i na takie głębokie jak moje. Także ja się niesamowicie ucieszyłam, bo ten skład po prostu dowodzi temu, że można walczyć również z moją melazmą. Dla kogo jest to serum odpowiednie? Na pierwszym miejscu jest to melazma, na drugim plamy posłoneczne, potrądzikowe i pozapalne. Zaburzona pigmentacja, czyli również jeżeli macie nierównomierny koloryt skóry, możecie używać tego serum. Z bliznami po trądziku, potrzebującej wyrównania kolorytu i rozświetlenia, również z trądzikiem różowatym.
ze zmianami trądzikowymi do skóry normalnej, mieszanej lub tłustej. Tutaj nie ma żadnych dodatków zapachowych, co myślę, że też jest bardzo ważne, tak jak wiecie, niektóre sera Basic Lab dlatego bardzo dziwnie pachną na przykład. Ale ja bym się tutaj tym nie przejmowała, bo to trwa chwilę, kiedy czujecie zapach po prostu składników, on się później utlenia, najważniejsze jest to, jak ten kosmetyk działa. Teraz jak stosować to serum? Oczywiście rozsmarowujemy je na czystej i suchej skórze. To też jest ważne, że jeżeli chcecie, żeby dane serum zadziałało bardzo szybko, szybciej, musicie użyć go jako pierwszego. Po prostu po oczyszczeniu skóry nie nakładacie nic wcześniej. Natomiast jeżeli chcecie troszkę złagodzić jego działanie, możecie na przykład zacząć od jakiegoś nawilżającego kosmetyku. Czasami na przykład jest polecane, żeby przed retinolem stosować krem. Tak możecie też robić. Można nakładać je oczywiście na twarz, szyję, omijając okolice oczu. Stosować rano lub i wieczorem. Także to znowu zależy od tego, jaka jest Wasza pielęgnacja dzienna, bo tego serum nie łączymy oczywiście z witaminą C. Więc witamina C leci na dzień, a to serum oczywiście stosujemy wieczorem. Tutaj marka poleca zamknięcie tego serum kremem lub innym serum, na przykład trehalozą. Jeszcze Wam opowiem, jaką ono ma konsystencję. Jest to zdecydowanie serum wodne w takim jasno-żółtym kolorze, które bardzo ładnie się wchłania, nie zostawia żadnej tłustej warstwy, po prostu rozsmarowujecie je i trzeba chwilę odczekać. Jeżeli mamy takie sera, które po prostu są z wieloma składnikami aktywnymi, ja zawsze lubię odczekać około 10 minut, żeby to wszystko ładnie na skórze zapracowało i dopiero później nakładam kolejny kosmetyk. Także Basic Lab, mimo tego, że tutaj może Wam się wydawać, że ta cena jest wysoka tego serum, ale tutaj macie aż 30 ml, jest to pełna kuracja, jeżeli chodzi o przebarwienia, musicie to serum zużyć całe. Tutaj nie ma tych mniejszych pojemności tym razem. Tu jednak płacicie po prostu za naprawdę fantastyczny skład, jeżeli chodzi właśnie o przebarwienia, jeżeli chodzi o wyrównanie pigmentacji na skórze. Także myślę, że to jest dobra cena, jeżeli chodzi o tego typu serum, bo po prostu wiem, jak bardzo drogie są kosmetyki, które mają aż tyle składników aktywnych. Także ta cena jest, wydaje mi się, wypośrodkowana. I jeżeli chcecie mieć tylko jeden kosmetyk na przebarwienia, to zdecydowanie może być to serum. Teraz oczywiście przypomnę Wam mój kolejny ulubiony kosmetyk. Będzie to kosmetyk dużo, dużo droższy. Ale jest on niesamowicie skuteczny i od kiedy go stosuję, to widzę naprawdę rewelacyjną poprawę stanu mojej skóry i właśnie rozjaśnienia przebarwień. I to jest serum z Cosmetics, który się nazywa Simply Brilliant. Ja o tym serum mówiłam już wielokrotnie, mówiłam w filmie właśnie z moimi ulubionymi serami, że to jest taki kosmetyk, który jakby spełnia bardzo wiele funkcji, jeżeli chodzi o skórę. Jest to dla mnie takie po prostu pełnowartościowe serum. Także tutaj macie dwa tego typu sera, które dla mnie są takimi trochę mercedesami, jeżeli chodzi o tą niższą półkę cenową i wyższą półkę cenową. To serum akurat zawiera 10 kluczowych substancji o działaniu rozjaśniającym, które wyrównują kolor skóry i niwelują przebarwienia. Kwas mlekowy, kwas salicylowy, to również będziecie miały wpływ na przenikanie tych substancji w głąb skóry. Jest Walteria Indica, jest witamina C, jest niacinamid, jest kwas ferulowy, jest zielona herbata, która działa silnie antyoksydacyjnie. I tutaj marka radzi, żeby po aplikacji tego serum odczekać 15 minut, tak jak Wam mówiłam, żeby po prostu te składniki się dobrze w skórę wchłonęły, żeby zaczęły się w niej aktywować. Poczekajmy chwilę, zanim nałożymy kolejny kosmetyk. Tutaj na przykład jest jeszcze wyciąg z kory morwy białej, jest lukrecja, jest wyciąg ze szczawiu kanadyjskiego. Jest właśnie ten taki bardzo silny, ekstrahowany z zielonej herbaty polifenol o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Jest tokoferol, jest glukonolakton i jest jeszcze zielona herbata. Naprawdę świetny kosmetyk, taki dla mnie też Mercedes. Także bardzo się cieszę, bo zobaczcie, ile tutaj składników jest jakby podobnych. Tutaj się bardzo cieszę z tego kwasu tranexamowego, dlatego że bardzo chciałam po prostu mieć jakichś kosmetyków więcej z tym kwasem. I teraz kolejny typ serum rozjaśniającego przebarwienia to będzie na przykład Vino Perfect z Caudalie. To jest zupełnie inaczej działający kosmetyk. Dlatego właśnie czasami jest też tak, że kupujemy sobie takie serum i mówimy sobie, no nie, no przecież to serum po prostu nie działa, ale ono jest zupełnie inaczej skomponowane. Tutaj po prostu są zupełnie inne składniki i zupełnie będzie inny czas działania tego serum. Te dwa sera, które Wam przed chwilą pokazałam, one są zdecydowanie najszybsze, jeżeli chodzi o działanie, bo po prostu jest tam tak skoncentrowany skład. Natomiast te, oprócz tego, że działa na przebarwienia, bo on również takie składniki zawiera,
To jest to serum, które przepięknie rozświetla, przepięknie nawilża i doprowadza skórę do takiego ładnego, zdrowego stanu. I ja ten kosmetyk stosowałabym po prostu dodatkowo jako taki kosmetyk uzupełniający, jeżeli chodzi o dwa sera, które Wam przed chwilką pokazałam. Tutaj jest też cała linia kosmetyków właśnie rozjaśniających, więc można sobie po prostu też z niej skorzystać. Tak jak Wam mówiłam, takim bardzo silnym składnikiem aktywnym, jeżeli chodzi o przebarwienia, jest retinol. Jeżeli chodzi o retinol, to też pamiętajcie, żeby wprowadzać go bardzo, bardzo powoli, żeby się z nim nie śpieszyć, żeby nie używać jak najwyższych stężeń, żeby po prostu wszystko robić z głową. Im macie grubszą skórę, im macie skórę bardziej tłustą, tym to stężenie może być też wyższe, bo taka skóra po prostu jest bardziej odporna. Ale jeżeli macie taką skórę jak ja, cienką, dosyć delikatną, naczynka są na przykład blisko przy skórze, to zdecydowanie zaczynajcie od tych najniższych stężeń. Nie chodzi o to w pielęgnacji skóry, żeby gdzieś się śpieszyć, żeby mieć jak najlepsze złuszczanie, jeżeli chodzi o kwasy, żeby skóra schodziła płatami. Chodzi o to po prostu, żeby był bardzo dobry efekt i żebyście były z tego efektu zadowolone. Natomiast mam ostatnio taki kosmetyk, który całkowicie mnie zachwycił, jeżeli chodzi o retinol, dlatego że łączą sobie moje dwa ulubione składniki, czyli kwasy i retinol. I jest to serum, który działa po prostu na wszystkie możliwe oznaki starzenia się skóry. I jest to serum znowu z Cosmetics, nazywa się Define. To jest kosmetyk dla osób, które chcą mieć po prostu wszystko w jednym. Znowu chcecie mieć jeden kosmetyk, nie chcecie kupować trzech serów, nie chcecie kupować dwóch, chcecie kupić jedno serum, wtedy polecam Wam właśnie to. Tutaj macie doskonały skład. Jest to po prostu kuracja przeciwstarzeniowa z kwasami i retinolem. Serum można powiedzieć nie tylko na przebarwienia, ale ono również jest na odmłodzenie skóry. Także chciałam je pokazać dzisiaj, ponieważ go używam i naprawdę bardzo mi się podoba efekt, jaki po prostu po tym serum widzę. Jest ono też w bardzo ciekawej konsystencji, bo tak jak widzicie tutaj, to jest tubka wyciskana. To nie jest coś takiego, jak pokazywałam Wam wcześniej. Ma ono konsystencję takiego bardzo lekkiego kremu. To jest po prostu kuracja, którą możecie wykorzystać teraz, właśnie jesienią, zimą, żeby odnowić skórę. I tu nie chodzi tylko o przebarwienia, ale również właśnie o działanie anti-aging, i to bardzo silne działanie anti-aging. I też tutaj marka zwraca uwagę na to, żeby zacząć stosować je raz w tygodniu, żeby nie zaczynać po prostu od razu, od codziennie, bo chce się niesamowicie wygładzić, bo chce się pozbyć zmarszczek. Powoli i na spokojnie przyzwyczajajcie skórę do takich stężeń. To już pamiętajcie, że tu są i kwasy, i retinol w jednym serum. A kolejny retinol, który ostatnio testuję, to jest jeszcze nowa marka zupełnie, Rodial, też marka angielska, świetna marka, i ten retinol również jest doskonały. Tutaj myślę, że opowiem Wam o nim wkrótce. I teraz przejdziemy do chyba najważniejszego kosmetyku tego filmu, czyli do filtrów. Dlatego, że powiem Wam, że bez filtrów nie da się po prostu dbać o skórę, która ma przebarwienia. Albo jeżeli nie chcecie mieć przebarwień, a wiecie, że macie taką tendencję, bo czasami też tak jest, na przykład, że widzicie to w rodzinie, że taka tendencja jest genetyczna, widzicie to po mamie, widzicie to po babci, to wtedy po prostu musicie stosować filtry. Tak jak Wam mówiłam, moje podejście do filtrów bardzo się zmieniło, kiedy poznałam po prostu te nowoczesne filtry, które działają również na światło widzialne, na światło podczerwone. I tutaj właśnie mam dwa filtry, których teraz używam. Bardzo się cieszę znowu, że druga nowość jest z marki Basic Lab. Marka Basic Lab po prostu zrobiła nam dużą przyjemność, dlatego że wypuściła właśnie na jesień takie doskonałe dwa kosmetyki, jeżeli chodzi właśnie o przebarwienia. Czyli macie tutaj naprawdę genialny serum, a do tego jeszcze macie świetny filtr. Dlatego że to jest filtr, właściwie to się nazywa lekki krem ochronny SPF 50+, UVA, UVB, PA+++++, również światło HEF i IR. Tu jest szerokie spektrum ochrony na bazie filtrów organicznych, biologicznych i antyoksydantów. I jest to krem pielęgnacyjny. Zdecydowanie dla mnie jest to krem pielęgnacyjny. Jest on bardzo gęsty. Tu możecie zobaczyć, że jest biały, ale ładnie się, słuchajcie, rozprowadza do takiego po prostu niewidocznego jakby stanu. Także troszkę bieli na początku przy rozsmarowywaniu, ale nie bardzo, bo wiem, że są takie filtry, które naprawdę mogą nas wybielać. Tutaj trzeba poczekać, aż ten filtr się zwyczajnie wchłonie i dopiero wtedy na przykład nakładać makijaż. O czym Wam też mówiłam w moich poprzednich filmach, że kupiłam te gąbeczki z Heimisch. Są to gąbeczki akurat do cushion i to jest najlepszy sposób, żeby nakładać filtr. Po prostu nakładacie go na taką gąbeczkę
I w ten sposób rozklepujecie na skórze. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że wtedy macie 100% pewność, że filtr jest nałożony równomiernie, że wszędzie po prostu macie filtr i też nie macie za grubej warstwy. Ja po prostu bardzo lubię, najpierw smaruję się filtrem, a później tą gąbeczką sobie wszystko ładnie wklepuję. Także to jest świetny sposób. Dermatologiczny krem ochronny SPF 50 o lekkiej formule, dedykowany wszystkim rodzajom skóry. No i tutaj właśnie już z tego, co widziałam na profilu Basic Lab, skóry tłuste nie są aż tak bardzo zadowolone z tego filtra, bo on według mnie jest dosyć gęsty, ponieważ ja stosowałam przez lata filtry japońskie, to wiem, jak one mogą być lekkie, jak mogą być na skórze niewyczuwalne. To jest zdecydowanie krem, który jest dosyć tłusty w konsystencji, zostawia taką dosyć lepką powłoczkę, ale z kolei też, jeżeli nie będziecie używały już nic więcej, to może on się sprawdzić przy skórach tłustych, które nie są bardzo oleiste. Akurat w tym kremie ochronnym zastosowane są najbardziej nowoczesne filtry, tak jak na przykład Parasol, ale również jest ekstrakt z jagody brusznicy, również jest stabilna forma witaminy C, jest również glukonolakton, jest tokoferol, jest olej konopny i tutaj jest niacinamid, mocznik, ekstrakt z aloesu. Także myślę, że dwa naprawdę świetne kosmetyki. Zobaczcie, że jak już się wchłoną ten krem, moja ręka jest lekko kleista, to w ogóle go nie widać na skórze. On po prostu się bardzo ładnie wchłania. Dla mojej skóry jest idealny. Ja mam skórę raczej suchą. Czasami jest to skóra bardziej normalna, czasami jest bardziej sucha, bardziej odwodniona. I u mnie sprawdza się on rewelacyjnie. I myślę, że tutaj marka Basic Lab po prostu będzie miała drugą wersję tego filtra, bo on jest naprawdę świetny, ale myślę, że niektórym osobom może nie odpowiadać to, że jest tak gęsty. No nie wiem, ja po prostu polecam stosować trik z gąbeczką, zobaczcie, jak to się u Was sprawdzi. Natomiast mam jeszcze jeden filtr i to jest akurat już filtr, który jest, można powiedzieć, też kremem pielęgnacyjnym. Chociaż tutaj widzicie, też są składniki po prostu aktywne, są składniki nawilżające, jest znowu niacinamid, jest znowu witamina E. Tu oprócz tego, że jest to pełne spektrum ochrony SPF 50, to też po prostu macie dodane peptydy. Jest to po prostu silnie działający krem przeciwzmarszczkowy. I on w zasadzie od razu przepięknie się wchłania, zostawia taką świetlistą powłoczkę na skórze, nie jest tłusty, jest taka bardziej emulsja. No w porównaniu do Basic Lab to jest bardzo tłusty filtr, a ten po prostu jest taki leciusieńki, delikatny, tylko tu znowu jest dość duża różnica w cenie. I powiem Wam, że ja ten kosmetyk uwielbiam i ze względu na skład i działanie i to jak jest leciutki, jak pięknie skóra wygląda, ale jest drogi, więc cieszę się, że dzisiaj mogę Wam pokazać po prostu ten filtr z Basic Lab, bo naprawdę jest to filtr godny uwagi, jeżeli typ Waszej skóry go po prostu zaakceptuje i będzie Wam się świetnie nosił pod makijażem, to naprawdę gorąco go polecam. Ja go też używam na przykład, kiedy siadam do komputera. Czyli po prostu, jeżeli wiem, że właśnie teraz skończę nagrywać, usiądę do komputera, to ten filtr zawsze mi towarzyszy. Także z grubsza dzisiaj Wam powiedziałam wszystko i o kosmetykach, i o tym, czym są przebarwienia, i w jaki sposób się chronić przed ich powstawaniem, ale myślę, że jak będziecie miały jakiekolwiek wątpliwości, to warto pamiętać akurat o tej książce, dlatego że tu macie na przykład schematy pielęgnacyjne, czyli po prostu jak stosować dany składnik aktywny, żeby się nie pogubić, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Także cały czas przypominam Wam te książki. I też myślę, że jeszcze takim kolejnym etapem, o którym nie należy zapominać, to jest regeneracja skóry po tych składnikach, dlatego że i po retinolu, i po kwasach możecie mieć skórę, która będzie potrzebowała po prostu uzupełnienia lipidów, będziecie potrzebowały ceramidów, będziecie potrzebowały ukojenia. I ja robiłam tego typu filmy i myślę, że warto pamiętać nawet o kremach typu Cika. Tu mam akurat SVR Cika Vit Plus, mój ulubiony krem, także po prostu ja sobie uzupełniam lipidy w ten sposób. Albo krem, który się nazywa Real Barrier, który możecie stosować na dzień i na noc. Kolejnym przykładem świetnym są maski nocne, które uwielbiam. Na przykład tutaj są maski koreańskie, Water Sleeping Mask i również maska COSRX Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask. Są takie maski wyciszające, łagodzące, które też świetnie mi się sprawdzają właśnie po zabiegach retinolem i kwasami. I też w ostatnich filmach zwróciłam Wam uwagę na tą maseczkę. To jest maseczka, która jest polecana do skóry, która jest szczególnie wystawiana, eksponowana na światło właśnie niebieskie. Jest to maska nocna marki L'Occitane. Naprawdę świetny kosmetyk, może całkowicie zastąpić krem nocny. Oczywiście tutaj marka nie poleca stosować jej codziennie, ale ja ją bardzo lubię i stosuję ją dosyć często. Jeżeli chodzi o podtrzymanie efektu, takie maski wyciszające
rozjaśniające. Również to polecam Wam, szczególnie te dwie maski Kaluna Medica. Tu akurat jest maska France. Ona jest oparta na winorośli, ale również na białej trufli. To też jest taki składnik, który jest często właśnie składnikiem rozjaśniającym skórę. I to jest maska rozjaśniająca. Ale też bardzo lubię tą liftującą, dlatego że akurat szarotka alpejska bardzo dobrze wpływa po prostu na skórę zniszczoną promieniowaniem. Także myślę, że jeżeli będziecie czegoś szukały, naprawdę dwie genialne maseczki. Tutaj w tej masce jeszcze jest wino lodowe, także rewelacja. Po prostu uwielbiam tą maskę. Tutaj marka też oczywiście ma na przykład świetne kremy, jest również krem rozjaśniający. Na przykład jeżeli chodzi o uzupełnianie ceramidów też, łagodzenie podrażnień, świetna będzie też maska z Bentona, nowa maseczka Fermentation Mask Pack. Świetna maska, to jest nowość, ale niesamowicie mi się spodobała. Daje tak piękny efekt nawilżenia, wygładzenia skóry i takiego, wiecie, tak ładnie jakby od środka wypełnia też skórę. Bardzo fajny efekt jest po tej masce i ona jest dosyć tania. Mogłabym tu przynieść jeszcze mnóstwo kosmetyków, które doskonale działają na skórę, ale zrobiłam po prostu oddzielny film o regeneracji skóry, także możecie sobie tam zajrzeć, bo myślę, że ten film dzisiejszy i tak będzie bardzo, bardzo długi. Także dbajcie o siebie, pamiętajcie o filtrach przez cały rok. To jest pierwszy podstawowy krok, żeby przebarwień po prostu nie mieć, szczególnie, że stosujecie jakiekolwiek kuracje rozjaśniające z kwasami czy retinolem, to po prostu must have'em są filtry. To tak na sam już koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że on dla Was był przyjemny, użyteczny. Oczywiście, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, chcecie o coś zapytać, jeżeli chodzi o te kosmetyki lub też połączenia, jak stosować dane składniki aktywne, to piszcie wszystko pod spodem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i zobaczymy się już wkrótce w moim kolejnym filmie.